I później zupełnie przypadkowo dostałem telefon, ponieważ z puli wszystkich grających okazało się, że byłem jedną z osób, którą wybrali do nowego projektu. Nazywam się Michał Wilk i studiuję coaching filozoficzny. I moją główną pasją jest muzyka, aczkolwiek jako pracę i też jako moją drugą pasję realizuję się jako aktor. To jest jeden wielki przypadek, zawsze to powtarzam. Poszedłem kiedyś na casting do Katowic, do takiego banku twarzy, Stars Impresariat, i dostałem się do serialu Szkoła. I grałem 2 odcinki w szkole i później zupełnie przypadkowo dostałem telefon, ponieważ z puli wszystkich grających okazało się, że byłem jedną z osób, którą wybrali do nowego projektu, którym okazało się 19+. Uwielbiam pracę na planie, uwielbiam kontakt z ludźmi. Jeżeli mam gorszy dzień, to wiem, że pójście na plan sprawi, że stanę się weselszy. Plan bardzo mi pomaga w życiu przez to, że mogę rozmawiać z ludźmi, spełniam się. A nawet odgrywanie roli jest dość ciekawe, bo dowiaduję się czegoś nowego o sobie. Zajawka wzięła się z tego, że miałem kiedyś wadę wymowy i chciałem spróbować swoich sił i jakoś powstrzymać tą wadę i to, że byłem nieśmiały, i zacząłem nagrywać. Zacząłem nagrywać Minecrafta, tylko i wyłącznie z moim komentarzem. Ale później jakoś doszło do momentu, w którym chciałem siebie pokazać, bo widziałem, że jest coraz większe zainteresowanie. Kiedyś zaczynałem w 2011 roku, 100 subskrypcji, to już byłaś w pierwszej setce, no nie, na polskim YouTubie. To było coś. I tak powoli jakby ten kanał zaczął się rozrastać. Chciałbym mieć zespół i koncertować, to jest moje wielkie marzenie. I liczę na coś takiego, że dzięki temu, co robię, poznam ludzi, którzy pozwolą mi się dalej rozwijać, aczkolwiek już teraz u znajomego w studiu pracuję nad jakimiś autorskimi kawałkami. Zdarza się, ale bardzo lubię hejt, bo tłumaczę go sobie w bardzo prosty sposób. To osoby nabijają mi wyświetlenia, a jak wiadomo, im więcej wyświetleń, tym lepiej, także nie mam z tym żadnego problemu. To powiedział Korwin-Mikke kiedyś, spływa to po mnie jak po kaczce, jak woda po kaczce. Jakby zupełnie się tym nie przejmuję, nie? Jakby robię to już od tylu lat, że jakby stworzyłem sobie taki system odpornościowy, nie? Na hejt.